Teraz prace współczesnych artystów inspirowane dziełami wielkich twórców, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Wojciecha Fangora, Tadeusza Kantora czy Witkacego. Wystawę, która z okazji 110-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków oddaje hołd mistrzom, można podziwiać w Stołecznym Domu Artysty Plastyka przy ulicy Mazowieckiej. Marzy, by stać się równie sławna jak on. Z wielkimi emocjami oglądała pracę artysty w nowojorskich muzeach. Był geniuszem i wizjonerem. Inspiracją Kamili Wojciechowicz-Krause stał się Wojciech Fangor. Dlaczego wykorzystałam manekina? Do tej pory głównie tworzyłam duże obrazy abstrakcyjne, tworzyłam grafiki, ale stwierdziłam, nie, teraz pora na coś nowego, coś, czego nikt do tej pory jeszcze nie robił. Dla artystki prace Fangora mają kosmiczny i ponadczasowy charakter. To było dla mnie istotne, żeby właśnie jakby pokazać ten efekt sfumato, bo bardzo dużo osób, kiedy oglądało jego pracę, myślało, że on po prostu używał sprayów, a to nie jest prawda, ponieważ on używał pędzli bardzo miękkich i spędzał całe godziny i dnie właśnie niesamowicie tworząc ten efekt właśnie takiego rozmycia, podobne do obrazów Leonarda da Vinci. Kamila Wojciechowicz-Krause studiowała grafikę w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i ilustrację w Londynie. Nową energię w sztuce odnalazła również Jolanta Mikuła. Jej życie zmieniło się o 180 stopni. Ciekawe jest to, że ja zrobiłam dyplom na Akademii Sztuk Pięknych i to były dzienne studia w wieku 55+. Sztuka jest jak ocean wolności. Jej inspiracją stały się prace Teresy Panasiuk. Znałam ją osobiście, była wspaniałą kolorystką i świetną malarką. Wśród wyjątkowych mistrzów są również Magdalena Abakanowicz, Maria Jerema, Tadeusz Kantor, Stanisław Wyspiański czy Witkacy. Takiej wystawy jeszcze nie było. I taka wystawa jest wyjątkowa. Wystawa w hołdzie mistrzom na 110-lecie Związku Polskich Artystów Plastyków. Do obejrzenia w Domu Artysty Plastyka przy Mazowieckiej.